Nie dało się tu żyć. Rządzą nami teraz wariaci. Ludzie nie będą mieli za co kupić żywności. Ameryka jest krajem upadłym. Waluta amerykańska upada. Ja bym dzisiaj sprzedał za 15 milionów. Człowiek jest wrogiem. Złoto jest ubezpieczeniem. Jechał do Częstochowy z Biorem, zabrali mu Weibacha i koń. Biznes Rider. Daniel Siniec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Jan Fior. Piąteczka. Mam taką zasadę, że przybijam piątkę. Jan jest przedsiębiorcą z wielkim doświadczeniem. Wiele lat prowadził biznes, między innymi też w Stanach. I chciałem porozmawiać jakby z osobą, która ma więcej doświadczenia w biznesie, szeroką perspektywę. I chciałem porozmawiać właśnie o kwestiach biznesowych. I jakby powiedz mi, bo wiem, że ty w wieku 37 lat, czyli byłeś rok starszy ode mnie, wyjechałeś do Stanów. Tak. I powiedz mi, a co cię skłoniło, żeby wyjechać w 85 roku? To nie było cytryn w Polsce. Ja bardzo lubię cytryny. Nic właściwie nie było wtedy w Polsce, ale cytryn mi najbardziej brakowało. Nie dało się tu żyć. Była taka komuna, jeszcze gorsza niż, dużo gorsza niż dzisiaj. Nie, no w ogóle nieporównywalna. Nic nie można było robić. Bo no można na czarnym rynku było działać, ale to dość ryzykowne było. Smutno było, wyjechałem. Ale bardziej za lepszym życiem, za pracą, za pieniędzmi? Czy za wszystkim trochę tak jakby? Za życiem. Mhm. Za życiem, bo tu nie było życia. Tu była po prostu gorzała. Pili wszyscy i... No i, i bawili się. No niby się to bawili, ale to była to bardzo skromna i smutna zabawa. Nic dobrego. Okej, okay. A jak udało ci się wyjechać? W jakim sposobie? No to lata trwało, bo ja przez 9 lat nie dostawałem paszportu. Ale ja nie chciałem wtedy wyjechać. Wtedy nie chciałem wyjechać, ale po prostu tak mnie wkurzyli tymi odmowami, że odczułem już taką potrzebę wolności, że wyjechałem w ten sposób, że miałem taką lekko manipulowaną podróż służbową, bo byłem dziennikarzem wtedy. Byłem dziennikarzem w prasie katolickiej. Jeden z biskupów mnie zaproponował, żebym pojechał do Ameryki Południowej towarzyszyć prymasowi Glempowi. I pojechałem tam. Jak już tam byłem, to już nie wracałem, nie wróciłem do Polski, tylko połączyłem się z resztą rodziny, która innym trikiem, nie mogę wszystkiego zdradzać, innym trikiem znalazła się po właściwej stronie i przylecieliśmy w 85 roku, to już dawno, w 85 roku do Chicago. No i tam byłem prawie 18 lat. Potem wróciłem do Polski, bo tam już się popsuło. Jak już popsułem, to wróciłem do Polski i zacząłem tutaj działać. Jak to było, jak twoje pierwsze kroki w biznesie? No bo tam przyjechałeś, wiem, że byłeś dziennikarzem w Polsce, prawda? I jak to się stało, że... W Polsce to nie było biznesu. W Polsce było taki, no nie wiem, taka partyzantka. No, były osoby, które prowadziły biznes. Ja byłem za słaby na to. I psychicznie, i psychicznie, mentalnie. To znaczy, ja uważałem, jak większość społeczeństwa, że prywaciarze to jest coś złego. Prywaciarz to jest coś złego, ale lubiłem pieniądze. W związku z tym handlowałem. Handlowałem, sprzedawałem. Co ja tam już nie pamiętam, ale zacząłem od noszenia walizek jako dziecko na dworcu w Zakopanem turystom i tam 5 zł, 7 zł, butelki, różne takie, tak zacząłem. A potem miałem kioski, sprzedawałem frytki, sprzedawałem piwo, sprzedawałem różne takie rzeczy. Studiowałem, cały czas się uczyłem. Zostałem potem skończyłem studia, zacząłem pracować jako chemik, to mi nie za bardzo się podobało. I zająłem się trochę dziennikarstwem i wtedy dopiero, jak byłem dziennikarzem, wyjechałem służbowo do Argentyny na Mundial w 78 roku. No to wtedy z jednej strony już komuna mi tak nie mogła dokuczać, bo to ja służbowo wyjeżdżałem, a z drugiej strony ja już zobaczyłem Zachód i... Inny świat. Tak, inny świat i to Argentyna rzeczywiście to jest szczególnie inny świat. No i to już mnie wtedy pociągnęło. Postanowiłem pojechać do Stanów, tak trochę popracować, zarobić pieniędzy. Właściwie dobry miałem plan, tylko trochę się mi
rozjechały te lata, bo myślałem, że będę 2-3 lata w Stanach, że wrócę. Ale jak się okazało, to był dobry plan, o rok trzeba było dłużej. Powinienem w 89 roku wrócić, już miałem tyle pieniędzy, że mogłem tutaj zacząć super biznesy, ale zostałem jeszcze. Miałem tam różne interesy. Wszystkie były pośrednikiem handlu nieruchomościami, bo nie umiałem niczego innego. A jak to się stało, że jako Polak wyjeżdżający za pracą stałeś się pośrednikiem nieruchomości? Dlatego, że najpierw sprzątałem w biurze w agencji. Sprzątałem w agencji pośrednictwa nieruchomości wieczorami i tam, no i patrzyłem, co oni robią, nie? Ci agenci. Był wtedy kryzys, oni tam kombinowali coś, ja im tam dogadywałem, kombinowałem, bo ja też byłem, bo od kombinacji byłem rzeczywiście mistrzem, ponieważ za komuny to nawet butów sobie normalnie nie można było kupić, trzeba było kombinować. Więc ja tej kombinacji już trochę się nauczyłem i tak poznałem ich, polubiłem. Oni mnie też polubili i zacząłem brać udział w takich aukcjach nieruchomości. Wtedy był kryzys. Nikt nie kupował, nikt nie sprzedawał. Strasznie źle, ale tam ktoś musiał sprzedać. No więc te nieruchomości leżały. I mówię o innych agencjach. I tak wpadli na... I ta agencja, w której sprzątałem, Sheldon Good and Company, to było w chicagowskim downtown, oni zaczęli robić aukcje. Ja sam się bardzo dobry pomysł i tam im jeszcze trochę pomagałem. Ściągnąłem środowisko polonijne, bo też tam pisałem jako dziennikarz, to siłą rzeczy musiałem coś robić piszącego po polsku, do polskiej prasy. Pisałem, potem tam gazetę otworzyłem swoją, mieliśmy taki miesięcznik Kobieta, który był najbardziej poczytną gazetą dla kobiet, polskojęzyczną co prawda, na świecie, bo więcej żeśmy sprzedawali niż te polskie gazety. No ale potem jak przyszły te kolorowe, myśmy nie byli kolorowi, bo to za drogie, no to żeśmy trochę dostali, ale jeszcze 9 lat żeśmy prowadzili tę gazetę. Z nieruchomości przeszedłem na maklera, zostałem maklerem, zdałem egzamin maklerski, pracowałem przez 13 lat. Byłem maklerem takiej bardzo znanej dzisiaj, wtedy też znanej, State Street Research, to jest taki rodzina funduszy. Znaczy wymieniany jest Vanguard, no BlackRock, Vanguard, State Street. Wiesz, chyba to te trzy największe w tej chwili fundusze powiernicze. Znaczy największe macherzy od funduszy emerytalnych, od funduszy indywidualnych, inwestycyjnych, powierniczych. No i tak, sprzedawałem to. I telefonicznie sprzedawałeś, tak? Jakby akcje? Czy... No telefonicznie to się nie sprzeda. Telefonicznie to można sprzedać, ja wiem, jakieś taką drobnicę, wędliny, może działkę czasem, ale ja oczywiście telefonicznie to zawiązywałem znajomość. No, to jest typowo cold calling biznes, że musisz najpierw... Ja nie znałem tam ludzi, ja nie miałem tam rodziny, kolegów ze szkoły, z przedszkola, ze szkoły podstawowej, ze studiów. Nie miałem nikogo, poza garstką Polaków, tylko ponieważ miałem tę gazetę polską, to ludzie mnie znali. I zacząłem, i to mi pomagało. To był taki mój marketing. Personalny marketing, czyli sposób pokazania się światu i udowodnienia, że jestem lepszy od innych i że warto ze mną dealować. Okay. No i na tym trochę zarobiłem pieniędzy, tam trochę na pośrednictwie się nauczyłem zawodu. Czyli zawodu posiadania nieruchomości. Kupowania, wchodzenia w stan posiadania nieruchomości. A potem się nauczyłem, jak to kupować, co z tym zrobić. Już zacząłem sam kupować. Miałem chyba 50 czy 60, 50 par, 58 nieruchomości w tym czasie, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie najwięcej 14. Więc nie byłem jakimś tam potentatem. Bałem się, nie miałem wiadomości, nie miałem nikogo. Nie chodziłem na żadne kursy. Nikt mi nie pomagał. Miałem jednego mentora, który mi tylko mówił, że jak masz za dużo gotówki, to jest to grzech. Bo to ja szybko tę gotówkę i kupowałem coś za to. Miałeś 50 parę nieruchomości, ale nie w jednym czasie, tylko łącznie, prawda? Tak jakby łącznie. Tyle po prostu przemieliłeś, nazwijmy to. To znaczy, nie. Ja sprzedałem 350 nieruchomości. Swoich czy cudzych? Jak byłem pośrednikiem, to pośredniczyłem w transakcjach między kupcem a sprzedającym. I to było 350, to mi dawało przez kilka lat miejsce w pierwszej trójce w Chicago. Także ja byłem pośrednikiem dobrym.
niezłe nawet, powiedziałbym, skoro w pierwszej trójce byłem, mówię, ze 4 lata pod rząd. No i, ale zauważyłem, że moi klienci więcej zarabiają niż ja. Ja sobie myślę, ja będę sprzedawał i oni zarabiają więcej niż ja, to zacząłem na siebie kupować. Chciałeś, że oni robią flipy, tak? Czy robią jakiś biznes? Różne robili, bo potem robili to, co ja im powiedziałem. A potem już rynek się zaczął, jak ja przyjechałem, był ciężki kryzys. Ciężki kryzys. Jak sprzątałem w tej agencji, to widziałem, że jest ciężko. I oni, wtedy poznałem takie różne rozwiązania, które nietypowe, żeby obejść ten kryzys, żeby jakoś sobie skrócić drogę do sukcesu. Nauczyłem się takich metod finansowania. Specjalizowałem się w finansowaniu prywatnym, nie bankowym, bo banki wtedy były bardzo drogie, było po 15-16%, jak ja zaczynałem. Potem spadło, jak opowiadałem kiedyś, że spadło z 11 na 9, to myśmy z moim szefem dwie flaszki po 0,7 szkockiej wypili, a on był kutwa, on postawił. Rzadko kiedy stawiał, no to musiało być wydarzenie, na 9%. W tej chwili jest w Stanach chyba 7-8, to już jest dość drogo, a było przecież niedawno 2-3. Także te procenty były wysokie, więc... No i potem potem znalazłem taką okazję, obstawiliśmy taki rejon Chicago, niedaleko Śródmieścia, ale bardzo zaniedbany, niebezpieczny, spalone domy, slumsy. Tam żeśmy kilku nas było, tam żeśmy w te slumsy weszli, posprzedawaliśmy co się dało, zanim jeszcze mafia żydowska od nieruchomości się zorientowała i potem już nabrali do nas respektu. Że potem oni od nas kupowali te nieruchomości, żeby sobie zarobić trochę za wcześnie, żeśmy oni byli jednak mądrzejsi. Mimo, że myśmy byli pierwsi. Myśmy kupowali po 50 tysięcy, sprzedawaliśmy po 500 tysięcy, a oni kupowali od nas po 600 tysięcy, czy po 500 i sprzedawali po 5 milionów. Trochę później. Myśmy nie wiedzieli tego, nawet żeśmy nie wymyślili sobie czegoś takiego. Tak, a robiliście remonty, czy po prostu... To fizycznie robią. Ja myślę, bo jest nieruchomości się dzieli na dział fizyczny, to są ci wszyscy stolarze, murarze, flipowcy i tak dalej, którzy naprawiają, te budują, przebudowują, to oni na tym tracą głównie. Ci to głównie tracą. W Stanach, tak? Wszędzie tracą. Jak ja bym policzył przeciętnemu fliperowi w Polsce, w Anglii czy gdziekolwiek, ile on zarobił na jakimś tam flipie, z którego jest dumny, to by się okazało, że tak na dobrą sprawę stracił, albo niewiele zarobił. Znaczy, biorąc koszt alternatywny... Jak policzysz czas pracy człowieka, jego zaangażowanie, plus pieniądze, plus koszt pieniądza i tak dalej, to naprawdę tam wiele nie wychodziło. To bo różnice były takie, że jak mi koledzy, bo już jako wszystkich prowokowałem, tych którzy kupowali do remontu domy, to oni przychodzili do mnie i mówili, że zarobili 47 tysięcy na tym domu. No ja liczyłem i zarobili na przykład 1700 albo 2000. Tak, tylko musimy wziąć pod uwagę, że pod warunkiem, że robimy sami remont, prawda? A samemu się remontu nie opłaca robić. Że własna, a po co robić remont? Własna praca jest... Ja raz zrobiłem remont i straciłem na tym 40 tysięcy. To jest jeden przypadek. To właśnie, być może się dlatego sparzyłeś, bo ja robię remontów setki czy dziesiątki, robię całe kamienice i na tym zarabiam. Ale zarabiam, a ja zarabiałem na kupowaniu. Ja kupiłem nieruchomość, kupiłem nieruchomość idealną do remontu. Ja bym tego remontu nie robił, ale mój kolega, który był wtedy w trudnej sytuacji, a był takim właśnie, to się nazywało, kontraktorem, tak się to tam nazywało w Stanach, mówi, słuchaj, to policzył, on mówi, 8 dych mamy do przodu. No to ja sobie myślę, ja to zrobię, ja to wykonam i tak dalej. No i byliśmy 40 do tyłu. To raz tak zaryzykowałem, a normalnie, a jeszcze ta sama nieruchomość, następnego dnia po kupnie przyszedł do mnie sąsiad i mówi, słuchaj, ja ją kupiłem za 70, on mówi, dam ci 100. Ja tak zażartowałem, 110, dam ci 110. No ale jak tamten mówi, że 8 dych, nie? To myślę sobie, może się przynajmniej czegoś nauczę. Nie, źle powiedziałem. 100 to było 20 tysięcy, bo za 80 kupię. Więc jak on mi powiedział 30 tysięcy, to rozważałem tamto, ale rozważałem sprzedaż. To było najlepsze rozwiązanie, bo to było 30 tysięcy do przodu zamiast 40 do tyłu, które straciłem po 2 latach, procesach, różnych perturbacjach z
Wydziałem Budownictwa i tak dalej. To nie, ja jestem specjalistą od nieruchomości mentalnych, wartości, a nie od budowy. Co to? To budowę robi budowniczy. Deweloper albo jakiś mechanik, albo ktoś, kto się na tym zna. Ewentualnie firma, która... Też właśnie uważam, to nie są budownictwo. Tak, ja mam taką firmę, która ma dział, ja kupuję, a ona po prostu je wykańcza, remontuje i ja dalej, mimo tego, że podnoszę te koszty, to na tym zarabiam, ponieważ zwykłemu Kowalskiemu się tego nie chce robić, no bo może, ale on tego nie potrafi robić, robi to drożej dwa razy niż ja. Wiem, ale ty zarabiasz na firmie, a nie na nieruchomościach. Ty na tym zarabiasz, że potrafisz zrobić taniej remont. No to jest tak. Właśnie firma remontowa. Ale zgodzę się z tobą, że prawdziwy zysk w nieruchomościach jest na tanim kupnie, bo na remoncie się zarabia dodatkowo i się zwiększa płynność sprzedaży. Czyli ja mam korzyści pod tytułem więcej zarabiam i zarabiam szybciej, ale cały główny, 70% całego zysku jest z taniego zakupu. No, można tak w skrócie powiedzieć, tak. Chociaż to jest bardziej trochę skomplikowane. Trzeba kupić taniej, sprzedać drożej. No, na różnicy między sprzedażą a kupnem. I to nie po 2 latach, czy po 5 latach, chociaż czasami tak też było, bo te ruiny w Chicago tośmy sprzedawali, ja jedną sprzedałem po 11 latach, to uratowało mnie, bo poniosłem, bankrutowałem w Meksyku, tam hotel postawiłem i mi ukradli ten hotel, w związku z tym byłem bardzo, bardzo mocno doświadczony, ale dzięki temu, że miałem takie różne inne... W Polsce też trochę kupowałem, to mnie uratowało i jakoś stanąłem na nogi ponownie. Ile najwięcej udało ci się zarobić na tym domie? Najwięcej to w Polsce mi się udało. Kupowałem ziemię na przykład po 100 dolarów za metr kwadratowy, a sprzedałem po 20 tysięcy za metr kwadratowy. W Polsce? Tak. Za hektar. Za hektar. Mhm. 100 dolarów za hektar i brałem 20 tysięcy. No to 200 razy tyle. Bo to jest najlepsze. Natomiast w Stanach miałem parę takich, no, kupiłem za 5 tysięcy, sprzedałem za 50 tysięcy, po czym odkupiłem za 70 tysięcy i sprzedałem za 300. Trochę później. Bo za wcześnie sprzedałem. A teraz bym miał 5 milionów. No to właśnie jest jeden z tych przypadków, które nasi bracia starsi lepiej rozwiązali niż my, Polacy, bo nas taka grupka była, tam nas 10 osób. Polacy, tak? Jakby... Tak, to się nazywało trójkąt polonijny i to było, no, ziemia spalona, ale blisko Śródmieścia. Mm-hmm. Od centrum geograficznego downtown, to było jakieś 2 mile. W tamtym roku poznałem takich Polaków, którzy mieszkają tam już od 20 lat ponad, i mieszkają na przedmieściach i mówili, że to miasto się zmieniło, jest trochę zdegenerowane z tego względu, że boją się ludzie wjeżdżać do downtown, mieszkają w tych swoich przedmieściach i starają się nie wjeżdżać po prostu przez dostęp do broni, przez to, że czarni trochę opanowali to przedmieście, że tam jest po prostu niebezpiecznie. Nie przez dostęp do broni, przez brak dostępu do broni, bo jakby był dostęp do broni, to jest pozorny, tylko jest ta... Druga poprawka do Konstytucji mówi, że każdy Amerykanin może mieć jedna z najważniejszych, wolność słowa i posiadanie broni. Że jeżeli bez dostępu do broni nie będzie demokracji, nie będzie wolności, dlatego ludzie muszą mieć dostęp do broni, ale lewica i te różne takie tam pochodne doprowadziły do tego, że dostęp do broni został bardzo mocno okrojony. Dlatego jest taka przestępczość, bo jakby przestępca wie, że w każdym domu jest broń, jak on się będzie włamywał do domu, to go zastrzelą, to nie będzie się włamywał. Bo taka jest natura ludzka. No teoretycznie tak, ale z drugiej strony... A jak nie masz broni? To tak naprawdę jakby służby to trzymały mocniej. Naprawdę, są na wszystko rozwiązania, bo są kraje, gdzie jest bezpiecznie, a są kraje, albo miasta, gdzie jest niebezpiecznie, prawda? I tam po prostu władza sobie nie radzi z tym. Jak największa przestępczość kryminalna z bronią proporcjonalnie do populacji jest w Szwecji, której spokój jest, prawda? Tak, Szwecja tak. To taki kraj, można powiedzieć, rajski, spokojny, nie ma dostępu do broni i tak dalej, ale najwięcej zbrodni jest tak. W Szwecji. Bo to problem polega na tym, żeby wszyscy mieli broń, a nie żeby
tylko bandyci mieli broń. To jest to co jest w Polsce. W Polsce, jak ktoś ma broń, to jest bandyta. Bo on zawsze do tej broni, on znajdzie dostęp. Jak ktoś chce, to może sobie znaleźć, prawda? To nie jest problem. Ale bo on wie, że nikt nie ma broni, to wyjmie tylko i ma co chce. A jak tam czasem, jak jest trudniej, no to zastrzeli. To rzadko jest. Dlaczego u nas rzadko strzelają? Bo u nas nikt nie ma broni, nikt się nie broni. Widzi pistolet, to oddaje to, co miał oddać. To jest ten problem. A co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Stany Zjednoczone upadają w tej chwili, są krajem upadłym. Ja to zauważyłem już dawno, dlatego wróciłem ze Stanów. Bo tak to był fajny kraj. Można się było czegoś nauczyć, było dużo sprawiedliwości, było dużo takiej prawdziwej nagrody. Jak zrobiłeś coś dobrego, to się nagroda spotkała. Jak ktoś zrobi coś złego, to go kara spotkała. To czego była, Polsce tak? brakuje. Sprawiedliwości brakuje w Polsce. Więc, a tam tego nie brakowało. No ale później zaczęli robić ograniczenia, prawda, że właśnie z bronią, że tam kobiety są ciemiężone, no to też tam, że też im tam coś oferowano kosztem innych. Ciągłe to przelewanie, zabieranie jednym i dawanie drugim, aż zniszczyli ten kraj. Ameryka jest krajem upadłym, waluta amerykańska upada. Tam w tej chwili może ktoś robi interesy, ale ja nie wiem, ja bym tam nie zainwestował. No mam trochę na giełdzie amerykańskiej. Trochę jeszcze mam tam. Ale wyjechałeś dokładnie z tych powodów, czy wyjechałem, może, czy było ci tęskno za ojczyzną? Nie. Trochę. Ja czułem się zawsze związany. Ja przez te 17 lat byłem 60 parę razy w Polsce. No to co, o czymś to świadczy. Tu to troszkę też kupowałem, tak jak powiedziałem, wszędzie kupuję, gdzie tylko jest możliwość. Kupowałem teraz już mniej. Zainwestowałem źle właśnie w Meksyku. I zatem prawie wszystkie swoje pieniądze. Możesz tą historię opowiedzieć? Jak to było, że kupiłeś w Meksyku hotel? Moim marzeniem było posiadłość na Karaibach i ostatnie lata swojego życia, tam powiedzmy po 50-55, jadę to sobie tam, opalam się, łowię ryby, omary jem i piszę. Tak sobie myślę. I to się właśnie sprawdziło. Raz tam mi się nie udało, znalazłem bardzo ładny kawałek ziemi w Hondurasie, trochę względy prawne uniemożliwiły to kupno, ale potem kupiliśmy z kolegą, który się okazał nie takim dobrym kolegą, kupiliśmy działkę na wyspie, wiedząc, na wyspie na Karaibach, między Cancun, albo między tym półwysep Yucatan, a Kubą, tam w tamtym rejonie, mała wysepka, Holbox się nazywa, Holbox, i tam żeśmy kupili ziemię, działkę na plaży. Wiedząc o tym, że za rok będzie zmiana prawa. I to właściwie wszyscy wiedzieli, ale już tam ludzie nie wierzą, że jak coś napisane jest, to nam też nie wierzą. Jak rząd mówi, też nie wierzą, a dopiero jak rząd mówi. A myśmy uwierzyli, że będzie zmiana prawa i pewne ziemie, pewne terytoria, które były wcześniej czymś takim jak wieczysta dzierżawa, że będą hipotekowalne, że będą własnością, każdy będzie mógł sobie wykupić. I ci Indianie, którzy byli właścicielami na tych wysepkach, będą mogli to hipotekować i sprzedać. No i myśmy takich właśnie znaleźli, kupiliśmy działkę. Okazuje się, że zrobiliśmy parę błędów. No właściwie każda strata jest wywołana, spowodowana przez kogoś, kto stracił. Nie ma sprawców poza ofiarą. Ofiara jest w 100% sprawcą. Nawet jak go tam strzelali do niego czy coś, to też jakby go tam nie było, to by nie strzelali. W każdym razie zrobiłem błąd i straciliśmy spółkę, która kupiła tę działkę. I jak to się stało? No nie odnowiłem. Nie odnowię, nie chciało mi się iść. Nie chciało mi się jechać do Przetuma. Cancun było tym takim najbliższym miastem urzędowym dla nas, dla tej wyspy. I nie chciało mi się jechać do Cancun. Trzeba było przedłużyć, opłacić na kolejny rok te Sociedad Anonima, spółkę akcyjną, którą żeśmy mieli. No i dałem adwokatowi, to $75 to kosztowało. Dałem adwokatowi $75, żeby on to
przedłużył, nie dopilnowałem, on nie przedłużył, byłem pewny, że przedłużył. W pewnym momencie powstał taki konflikt między wspólnikami, między kobietą, która miała ten, myśmy zaczęli budować hotel na tej działce, między nami, a kobietą, która miała prowadzić ten hotel. Okazało się, że ona miała romans z moim wspólnikiem. No. I tam między nimi było źle. No i ona zaczęła się mścić, a wtedy odkryła, że my nie jesteśmy właścicielami. Bo nie, Meksyku nie można, bo w większości krajów Ameryki Łacińskiej cudzoziemiec nie może mieć ziemi nad wodą. To 100 kilometrów w Meksyku, do 100 kilometrów od brzegu. A to było na samym brzegu, nie? W związku z tym myśmy stracili prawo, a ona to wyciągnęła i ponieważ ona była jednym z trzech kupujących ze względu na te wszystkie wymagania urzędowe, tośmy ją włożyli na ten akt notarialny, no to ona poszła do sądu i sąd mówi, no to tamci panowie to nie są właściciele, tylko pani jest. No i zabrała nam ten hotel. Myśmy to wywalczyli, oczywiście walczyliśmy tam kupę pieniędzy, żeśmy stracili przez to. I pamiętasz, ile straciliście? Jakie to były pieniądze? No w sumie żeśmy stracili 2 miliony, ponad 2 miliony, ale jeszcze tam... Dolarów. Dolarów, tak. No to, ale to jest, mówimy o 97-8 roku. Tak. 8 rok. Teraz by było paranaście, albo i więcej. Tak. Gdybyśmy nic nie zrobili, to jest moja szkoła. Gdyby złamałem zasadę swojej szkoły. Gdybyśmy nic nie zrobili, tylko zatrzymali tę działkę, ja bym ją dzisiaj sprzedał za 15 milionów dolarów. Dzisiaj, miesiąc temu, rok temu, dwa lata temu, to bym dostał, albo może nawet więcej niż 15 milionów. Bo to było na brzegu. A to jest w tej chwili, to jest jedno z najciekawszych miejsc w Meksyku. Tam są to cuda. Jakbyśmy budowali, nasz hotel był chyba trzeci na wyspie, a teraz jest 200. Okay, 200 hotel. No więc tak to się rozrosło. No w każdym razie błąd za błędem. I potem jak już straciłem te wszystkie pieniądze, właściwie mogłem jeszcze walczyć, ale machnąłem ręką, pojechałem do Polski. Wyjadę do Polski, oderwę się od tej rzeczywistości, bo to wstyd mi było. Wszyscy mnie mieli, tak byś ty na przykład stracił. Się okazało, że siwiec zabrali, bo jechał do Częstochowy z Fiorem, zabrali mu Maybacha i koniec. I co zabrali? I wszystko, i portfel, i pieniądze jeszcze do więzienia go wzięli. No więc coś takiego było, no to wszyscy się mnie tylko pytali, no jak tam, wiesz, ale tak zawistnie, nie? Schadenfreude, że cieszyli się z tym, że jeszcze nie załatwiłem tego. Wróciłem do Polski i zacząłem w Polsce, no praktycznie od zera, no ale stworzyłem wydawnictwo książkowe, a jeszcze tam takie różne inne interesy robiłem, głównie ziemskie, no i trochę odbudowałem. Ale dużo strat, to była duża strata. Odbudowałem ten, ale przede wszystkim psychicznie się, wiesz, podreperowałem. Zamknąłem tamten rozdział. Jeszcze tam parę razy do tego wracałem, w 2009 roku, ostatni raz, w 2010. Ale machnąłem ręką na to, już mi się nie chciało, bo to już lata, że gdybym miał twoje lata, to bym walczył i bym wygrał. A jakieś nieruchomości zostały jakby w Stanach, czy posprzedawałeś wszystko, żeby kupić hotel? Mam taką rodzinną tam, że mam je. Córka tam mieszka z wnukami, mam pod Chicago, tylko to, ale miałem więcej, no. Tylko że jak odbudowywałem, że tak powiem, jak byłem po tej stracie, to musiałem sprzedać coś, żeby jasne. Bo nie miałem na co, z czego żyć. Chciałem zapytać jeszcze, jak to było w latach 90. w Polsce, kiedy ty tam miałeś już jakieś pieniądze, no bo skoro miałeś domy tam, to podobno były takie czasy, których ja nie pamiętam, że można było kupić za jedną wypłatę w Stanach mieszkanie w Polsce, w bloku. Ja takie rzeczy nie kupowałem. Ja już wiedziałem, po tylu latach kontaktu z nieruchomościami, ja wiedziałem, że największym wrogiem nieruchomości to jest tak zwany klient, czyli lokator, dzierżawca, jakiś inny. Nie chcę mieć żadnych... Ja kupuję nieruchomości w tej chwili, jeżeli nie ma w pobliżu ani jednego człowieka. Bo człowiek jest wrogiem. Nie człowiek, nie każdy człowiek, tylko ten, który by coś z tą nieruchomością, czy tam chciałby mieszkać, albo coś sobie wybudować. Po prostu uważam, że trzeba kupować ziemię, bo ziemia jest martwa i to jest najlepszy interes. No nie, oczywiście żartuję, bo to zależy też od wieku. Nie? Mi się już po prostu nie chce inaczej. Jasne. W każdym razie kupowałem już tylko potem żadnych... W Polsce kupowałem tylko ziemię.
Co tam kupowałem może? Kiedyś potem można było kupić kamienice w latach 90. Ale oczywiście kupiłem w Zakopanem na Krupówkach piękną kamienicę, którą projektował Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego. Tak nonszalancko to kupiłem, 40 tysięcy, to niby nic takiego nie było, nie dopilnowałem. Wycofali mi się z transakcji, bo coś inni przyszli i dali tej pani, tej właścicielce, dali 50 tysięcy. A to było warte miliony. Dzisiaj pewnie bym dostał, nie wiem, 5 milionów dolarów, 5 euro, 5 milionów euro bym dostał za te nie kamienice, ale to duży dom przy Krupówkach. Pani Zosia się nazywa. Także to kupowałem. Nie inwestowałem. Trochę może źle, może zainwestowałem w ziemię. No to już tam tą ziemią wyczerpałem swoje tą pulę na nieruchomości. A jakbyś miał porównać, bo wiem, że jesteś wielkim miłośnikiem złota. Co jest lepsze według ciebie, czy nieruchomości gruntowe, czy złoto? Bo to są jakby dwie trochę inne inwestycje. Też można powiedzieć, że przetrzymują wartość pieniądza, prawda, w jakiś sposób? Złoto, wiesz, złoto to nie jest inwestycja. Ja traktuję złoto to może teraz jest inwestycją, ale generalnie złoto jest ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem majątku, który posiadasz. Bo złoto się kupuje wtedy, albo posiada wtedy, kiedy istnieje szansa, a ta szansa cały czas istnieje, bo taki system mamy, że rząd zepsuje walutę, że rząd zepsuje pieniądz. I wtedy, jak będziesz trzymał gotówce, oszczędności, czy jakieś tam nawet akcje, to stracisz. Obligacje to już nie mówię. Więc dlatego, żeby nie stracić majątku, na który pracowałeś przez ileś tam dziesiątki lat, to się posiada złoto, bo ono broni cię przed tą stratą. Żeby nie mieć za dużo gotówki, żeby może lepiej w ogóle nie mieć gotówki. A jak już tak, to jaką gotówkę mieć? To są takie decyzje inwestycyjne tutaj w Polsce. Natomiast ziemia, wiesz, ja uważam, że są trzy, w tej chwili jest sytuacja kryzysowa. Oczywiście większość słuchaczy no, nie wie, że jest kryzys. Jak ja mówię, że jest kryzys, to wszyscy mówią, a ma pan zwariował, jaki kryzys, przecież tu się tego, firmy otwierają. No co z tego, że się otwiera? Kryzys jest dlatego, że rosną ceny bezpodstawnie, że pieniądz straci na wartości, że rząd nas opodatkowuje do obrzydzenia, że robią z nami co chcą, że przygotowują nam getta, 15-minutowe miasta, że zakazują produkcji mięsnej, że zakazują posiadania bydła, to właśnie to jest produkcja mięsna, tak, że tak. Właściwie wydzielania czy emisji, można powiedzieć, wydychania dwutlenku węgla, absurdalne zakazy, które są oczywiście absurdalne i nieprawdziwe, nie powinny istnieć, ale jednak istnieją, dlatego że rządzą nami teraz wariaci, psychopaci, którzy chcą zrobić pieniądze na tym, że okradną tych wszystkich podległych sobie ludzi i będą mieli dużo pieniędzy. I pod co im z tych pieniędzy, jak będą mieli dookoła niewolników, którzy nie będą robić tego, co oni chcą, a jak będą robić, to będą udawać, że robią. Bo jak człowiek jest niewolnikiem, z niewolnika nie ma pracownika. W związku z tym jesteśmy w absurdalnym systemie i dlatego są trzy takie moim zdaniem. Złoto, srebro i ziemia rolna. Ale ziemia rolna z przeznaczeniem na produkcję żywności. Bo będzie głód. Bo w tej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili, gdzie się niszczy waluty, gdzie są rządy, cała ta struktura, która się nazywa państwem, są zadłużone ponad możliwości spłaty, to dojdzie kiedyś do tego, że trzeba będzie do takiego rozliczenia, że ludzie nie będą mieli za co kupić żywności. A jeszcze będzie może gorzej, że nie będzie się opłacała produkcja żywności. Albo nie będzie się opłacała tym, którzy w tej chwili produkują żywność. Bo będą podatki, bo będą jakieś wymogi do spełnienia. Kredyty bardzo drogie, że będą. No i będzie waluta cyfrowa na przykład. Natomiast ja bym na to spojrzał w inny sposób, że każdy kryzys to jest szansa na zarobienie pieniędzy, bo największe fortuny robi się w kryzysie. Ja wiem, że większość ludzi straci na kryzysie, ale mamy tak naprawdę, czy my mamy, ty i ja mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje na całym świecie, na tym ruchu, który jest, na tych wszystkich zmianach, no raczej nie mamy na to wpływu. Możemy się tylko do tego dostosować i tak naprawdę w tym wszystkim odnaleźć.
I ja... Nie, nie, to jeżeli chcesz się odnajdywać, to się nazywa, że człowiek się... jest takim powiedzeniem, przepraszam, zapomniałem, że się urządza się we własnej dupie. To jest, do tego to zmierza. Nie można się ani do tego adaptować, nie można się ani w tym urządzać, nie można tego tolerować, trzeba z tym walczyć. Jak ja mam swój sposób, ty musisz znaleźć swój. A jaki masz sposób na walkę? Wolę nie mówić, no bo wtedy będą wiedzieć i mnie zamkną. Okej. Okay. Mam swój sposób. No może nie mam aż taki, żeby mnie zamknęli, ale mogą mi utrudniać, już mi nieraz utrudniali życie. Rządzą nami psychopaci. Cały ten Davos, cały Światowy Forum Gospodarczy, WEF, nie? WEF, cały pan Schwab, jego Ferajna, to są ludzie chorzy umysłowo. U nas też jest chory umysłowo prezydent Warszawy, który zakazuje, który chce na gruntach budowlanych robić tereny zielone, a na terenach zielonych grunty budowlane. Tylko po co? Po to, żeby utrudnić życie tym, którzy już mają te grunta i dać szansę innym, swoim, zaprzyjaźnionym, ale to też nie wyjdzie, bo ludzie się zbuntują, podpalą jego albo ich wszystkich i tak to się skończy. To jest system nieludzki. Dlatego ja tylko informuję o tym, że coś takiego jest. Na przykład dowiedziałem się wczoraj czy przedwczoraj, przeczytałem o tym, tylko jakoś tak nie bardzo dokładnie, że wielu ze słuchających posiada na przykład działki rolne na terenach sąsiadujących z miastem jakimś. Ja też tam posiadam. W związku z tym wiem, ale to mnie nie interesuje, bo ja mam takie działki, że nie muszę sprzedawać, ani nie muszę ich adaptować do celów budowlanych. Ale są tacy, którzy kupili sobie gdzieś pod Rzeszowem i wiedzą, że jak już 4 działki sprzedali, już zarobili 1000 czy 2000% i teraz będą sobie dalej te 16 pozostałych. Nie będą. Dlatego, że za 2 lata nie będzie można, budować na działkach rolnych, na gruntach rolnych. W ogóle nie będzie. Nie uzyska się zgody. No i takie różne zakazy są. Co z tym robić? No dobrze wiedzieć, nie? I się przygotować, bo na pewno są jakieś sposoby, żeby to obejść. Jak będą, prawdopodobnie... Będą przepisy, to będziemy kombinować. Już są przepisy. Mhm. Te przepisy już są. Bo już od na przykład następny przepis, podobny w charakterze, od kilku dni w Polsce na stacjach benzynowych jest benzyna, która tam 95 czy 98, czy jedna i druga, z dopiskiem E10. Przedtem było E5. E10 to jest prawdopodobnie dodatek etanolu, czyli tego paliwa alkoholu etylowego pochodzącego z upraw przetworzenia roślin. Więc jak silnik jest niedopasowany, a przed rokiem 2009 wszystkie silniki były niedopasowane do tego, to samochodem, który ma więcej niż 15 lat, czy 14, nie będzie można jeździć na paliwie E5, E10. Likwidują E5, będzie E10, a on na tym nie będzie mógł jeździć. Czy odwrotnie? Nieważne. Chodzi o co? Że będzie musiał jeździć na innym paliwie, które jest dużo droższe. Oprócz tego wprowadzą podatek od posiadania samochodu spalinowego. Bo już w tej chwili już krzywo patrzą na to, że my nie kupujemy elektryków, tylko Maybachy na benzynę albo jakieś inne. Ja też mam na benzynę. Nawet gaz jest, nie jest ekologiczny. Więc jesteśmy w warunkach takiego klinczu, w kotle się znajdujemy, to trzeba będzie coś z tym zrobić. Jak się ktoś zacznie dostosowywać do tego i nakupi sobie tych elektryków, to potem będzie płakał. Bo te elektryki prawdopodobnie upadną. Jeszcze za wcześnie jest. Będzie coś, to jest dobry pomysł. Coś innego być może. Ale co? To nie chodzi o to, że będzie coś innego. Wodór, tak? Wodór jest niebezpieczny. Wodór jest też bardzo... Wodór nie jest paliwem ekologicznym. Ponieważ tam przy... Prąd też nie jest. Prąd jest ekologiczny. Ale wodny jest ekologiczny.
Tak. Energia jądrowa jest ekologiczna, ale dla nich nie jest. Ale produkcja samochodów sama w sobie... Ale wodór nie jest ekologiczny, dlatego że jak robisz elektrolizę wody na wodór i na tlen, to pamiętaj, że potrzebny jest katalizator. W związku z tym katalizator to będzie ta trucizna. Poczekaj niedługo, zakażą wiatraków. Oni na razie mówią, o, teraz polski rząd nawet prowadzi jakoś, ten nowy rząd, nowy Sejm, prowadza jakieś udoskonalenie, że teraz będzie można więcej wiatraków stawiać. Hola, hola, wspomnijcie moje słowa, za rok, dwa wiatraki też zaczną być krytykowane za to, że są nieekologiczne, ponieważ tam trzeba różnych litu, kobaltu i czegoś innego, żeby to się kręciło w tych silnikach. No i ptactwo oczywiście będzie cierpiało. To też jest bzdura. Niestety to mój ulubieniec mówi, że ptaki giną na tych wiatrakach. Ptak leci 3,5 miesiąca z Polski do Afryki i wraca za 2 miesiące, za 3, znowu 3,5 miesiąca i jakoś trafia i ten bocian na ten sam słup, gdzie miał tam 3 rok temu był, wraca sobie i nic się nie rozbił się ani o żadne wiatraki. One mają jakieś tam. Oczywiście, że jakieś tam giną, tak samo jak ludzie giną samochodem. Ale nie po to mamy samochody, żeby ginęły, żeby ludzie ginęli. Więc to są po prostu aberracje. I też zakażą tych wiatraków. Teraz już fotowoltaika. Fotowoltaika też zaczyna już być, no bo to też tam, prawda, jest też kobaltu, a tu antymonu, a jakiegoś tam innego bizmutu ma. I to jest walka z człowiekiem, a nie walka o lepszą energię. Lepszą energię to my wiemy. Lepsza energia, najlepsza energia jest w tej chwili benzyna. Gaz, potem się zrobi coś jeszcze dalej, może wodór się okaże, może energetyka jądrowa, która jest w tej chwili uznana za, jest najczystszą formą energii, ale jest uznana za ryzykowną, niebezpieczną, to człowiek będzie wiedział, ale w sposób naturalny, tak jak się będzie rozwijała technologia. Że nie można, jak ludzie jeżdżą dorożkami konnymi, nie ma jeszcze silników, nie można było wtedy zakazywać, przepraszam, zły pomysł, chciałem powiedzieć, nie można było wtedy myśleć o benzynie, czy o ropie naftowej, mimo że ona była. Ropa naftowa istnieje na świecie już miliony lat. Tak, i ja słyszałem właśnie, że pierwszy Ford T był zrobiony na prąd. I był na baterię, przyjeżdżał tam kilkadziesiąt kilometrów i to lobby paliwowe, można powiedzieć, że przekonało Forda skutecznie, żeby jednak stworzył... Znaczy nie utrąciło, bo on był tym lobbystą. Tak. Że stworzył, żeby lepiej stworzył samochody na ropę i ta cała technologia praktycznie, ona się niewiele zmieniła. Tak samo jest jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Autostrady nie powinny mieć miejsca. Kolej powinna to przejąć. Dlaczego nie? Dlaczego nie autostrady? Dlatego, że... Przemysłu by nie było samochodowego. Nie, lobby samochodowe dostało pewne preferencje podatkowe, pomoc państwową, dostało ziemię, kolejarze dostali ziemię, dużo ziemi też od państwa, ale część ją użyli do handlowania nieruchomościami. Stąd wiele miast jest przy torach kolejowych, które miejsca, gdzie dawniej miały być tory kolejowe, ale jakoś nie wybudowali, bo bardziej się opłacało deweloperom sprzedać. Ja słyszałem, że znaczy, u nas w Polsce gaz jest jeszcze uważany za paliwo ekologiczne i są programy, Czyste Powietrze i dopłacają jeszcze za to, że wymienisz sobie piec kaflowy w kamienicy, załóżmy na piec... Już chyba nie. No ale był taki program. Niedawno, no tak. Był taki program, natomiast już jest w agendzie wpisane, że paliwo na gaz jest, że ma być nieekologiczne. Także za chwilę pompa ciepła nie będzie też ekologiczne. Pewnie tak. Jak może być coś, z czego powstał gaz, węgiel, ropa naftowa? Z roślin i światła słonecznego. To tylko to wystarczyło. Mhm.
Co w roślinach jest takiego nieekologicznego? Co w energii słonecznej jest nieekologicznego? Przecież w ten sposób powstały te produkty. One są czysto ekologiczne. A że wytwarzają jakiś tam gaz, dym i tak dalej, nie muszą wytwarzać. Przy tej technologii wytwarzają, ale przy innej... Mam kolegę, który jest pasjonatem górnictwa i on mówi, że te wszystkie kopalnie, które zamknięto, można było bez nakładów jakichś takich, tak? Jakichkolwiek nakładów na oczyszczanie powietrza, na poprawianie jakości tego powietrza, zastosować technologię przetwarzania węgla w złożu i z tego wytwarza się energia, prawie że czysta energia. Zanieczyszczenia stanowiły tam 0,0. Tak samo jest z dwutlenkiem węgla. Jaki idiota powiedział, że dwutlenek węgla jest niebezpieczną substancją trującą, kiedy na globie ziemskim jest 0,04% dwutlenku węgla, a innych, azotu jest 20 parę procent. Więc to są wymysły, to są psychopaci, jak powiedziałem. I kłamcy oczywiście, oszuści, złodzieje, bo oni sobie to do tego porobili, od razu papiery wartościowe, handlują sobie tymi tokenami. Czyli jakby miałem Cię zapytać o to, co sądzisz o energii odnawialnej, albo inaczej, o ociepleniu klimatu, tak? Czy uważasz, że to jest jakby, ma to sens, czy to jest jakby teoria... Ale jak jedziesz na wakacje, na przykład... nad Polskie może, bardzo ładne, do Łeby pojechać na wakacje i leje. No to jesteś, co to za klimat, nie? Ale ten rolnik, który koło Łeby ma ziemię, mówi, dobrze, że leje, już dawno nie lało. I teraz jemu ta ziemia pracuje i rośnie, żywność rośnie. Nie ma czegoś takiego, żeby wszystko wszystkim pasowało. Jednemu pasuje, jak jest zimno, drugiemu Arabowie, z Emiratów, przyjeżdżałem masowo teraz do Zakopanego, głównie z powodu tego, żeby zobaczyć śnieg i poczuć zimno, bo oni zimno czują tylko wydając ciężkie pieniądze na klimatyzację. Więc... To jest luksus. To luksusem dla nich jest zimno, a dla nas luksusem jest ciepło. No tak jest świat ubożony. Masz czystą energię z elektrowni wodnych. Dlaczego została zakazana? Dlatego, że ryby nie przelatują. No to co z tego, że nie przelatują? I są takie ryby, które nie wyskoczą ponad ten wodospad, który by wytwarzał energię. No, taka jest natura świata, taka jest natura człowieka, taka jest natura zwierząt. No. To tak jakby wybić lwy, dlatego że one wybijają inne zwierzęta, prawda? No właśnie, nie, my mamy, są prawa zwierząt. Jakie prawa zwierząt? To pierwsze do więzienia powinny iść lwy, lamparty, hieny, te wszystkie, które żrą inne zwierzęta. No. Przecież kto to widział, że taką impalę, prawda, zjadają jeszcze na oczach turystów, prawda, wstrętny lew. No taka jest natura świata. Pan Bóg nam, ja wierzę w Boga, więc dlatego mówię, że Pan Bóg nam stworzył świat taki, żebyśmy mogli w nim żyć. No to jednym z elementów, to samo, lwy też mogą żyć. I antylopy też mogą żyć, bo są takie antylopy, które spokojnie zabiją lwa. Te onyksy, onyksy, jak tam nazwę, onyr, symbol Kataru. To te antylopy nagminnie zabijają lwów, lamparty, i nawet hieny. Jasne. Chciałem się Ciebie zapytać jeszcze odnośnie szkoły austriackiej, bo jesteś takim jakby zwolennikiem i promotorem wręcz. Jakby, czym się różni ta ekonomia od tej ekonomii, którą nas uczą w szkole, albo która jest powszechną? Bo nas uczą w szkole kłamstwa. Nas uczą w szkole, że kapitalista, czyli producent, człowiek, który pracował, oszczędzał i z tych oszczędności stworzył fabrykę, w której pracują robotnicy, że on ich, tych robotników, wyzyskuje. To oni go wyzyskują. Przecież on musiał, ile on musiał sobie od ust odjąć, żeby zaoszczędzić kapitału na stworzenie fabryki. Fabryka robi buty. I oni zarabiają dzięki temu, że on coś takiego zrobił. Ale Karol Marx, który powiedział, że kapitalista wyzyskuje robotników, bo im płaci mniej niż oni wytworzyli, to jest bzdura. Po pierwsze, nie płaci mniej, bo jakby płacił mniej, to by nie było wzrostu gospodarczego, bo to wszystko by siadało, bo to jest tak samo, jakbyś wydawał, masz ileś tam dużo pieniędzy, ale zawsze wydajesz o 5% więcej niż masz.
niż możesz. No w końcu nie będziesz miał czego, tak. Będzie to opadało, ale po jakimś czasie ci zabraknie. Tak samo z tym. Robotnik zarabia tyle, ile jest warta jego praca. A ile jest warta jego praca, ocenia kupujący buty. Ja mówię o fabryce butów. Kupujący, czyli klient, konsument, mówi, te buty są warte 270 zł. Co to znaczy, że mówi, że on popłaci za te buty 270 zł. Jakby one były warte mniej, to by nie kupił. Może niektórzy kupią za 270, a większość kupi za, kupiłaby za 210, no to wtedy się ustali gdzieś ta produkcja, ta sprzedaż, ta cena ustali się na niższym poziomie. I ten poziom, po jakim kupują większość konsumentów, to jest poziom wartości pracy tego robotnika. Nie kapitalista ustala cenę. Przecież to nie kapitalista ustala cenę butów na 270 zł. Bo co może ustalać? Bo jak mu konsumenci pokażą środkowy palec albo obydwa, to nie sprzeda. No. Więc dlatego jest niezrozumienie. Zaczęło się od marksizmu, a potem jest keynesizm. To jest ekonomia państwowa. To nie jest ekonomia... Jest ekonomia jako nauka o szukaniu takiej kombinacji środków produkcji, bo żeby coś wyprodukować, żeby coś stworzyć, to trzeba zebrać masę elementów. Trzeba mieć pomysł, kapitał, surowce, technologię. Te elementy musiał ktoś je zebrać w całość i tworzy produkt. Dzięki swojemu umysłowi, dzięki swojej przenikliwości i trafności, jak źle wymyśli, to straci swoje pieniądze. A ci keynesiści i teraz obecne nasze rządy, one same chcą tworzyć bez żadnej odpowiedzialności za cudze pieniądze, czyli za nasze, chcą tworzyć, robić produkcję, a to zresztą nawet to nie jest produkcja, tylko konsumpcja, bo to, że rząd wybuduje mieszkania dla młodych małżeństw, to nie jest żadna produkcja ani inwestycja, tylko to jest konsumpcja. Tak. Daje im, właśnie można powiedzieć, bez pracy. Więc te fałszywe ekonomie, dwie, czyli marksistowska o wyzysku, która uważa, że no, dużo jest elementów, nie będę tego analizował, ale jest marksizm i keynesizm, są fałszywe ekonomie. Jedyną ekonomią, która prawie we wszystkich sytuacjach uwzględnia takie warunki, jakie są naprawdę. Naturę ludzką taka, jaka jest naprawdę. Przecież Lenin czy Marks założyli, że ludzie będą chętnie kiedyś pracować wszyscy dla siebie, nie mając żadnego wpływu na to, co robią. Co to znaczy dla siebie? Tak tutaj nam mówią, że to państwo, to my. To wszystko jest nasze wspólne. Jeżeli czyli jest nasze wspólne, tak? Ja chcę zrezygnować. Proszę mi wypłacić, albo nawet za darmo rezygnuję. Ja rezygnuję. Nie chcę ZUS-u, nie chcę funduszu NFZ-u i tak dalej. Nie wolno. To nie jest żadna własność. W związku z tym oni nam oferują kłamstwo, oferują coś, co nie ma szans istnienia i chcą, żebyśmy działali jak normalni ludzie, którzy mają zachętę wtedy, kiedy osiągają jakiś sukces i zniechęcenie wtedy, kiedy ponoszą stratę. Więc jedyną ekonomią, jedyną teorią, jedną z niewielu, ale najbliższą realią, czy najbliższą temu, że to człowiek jest motorem rozwoju, rozumie mechanizm, dlaczego człowiek coś w ogóle robi, dlaczego człowiek chce poprawiać swój byt, dlatego że celem jego życia jest pozbycie się niedosytu, pozbycie się jakiegoś dyskomfortu. I w związku z tym, jak go coś boli, to on szuka sposobu, co to zrobić, żeby nie bolało. I tworzy na przykład fabrykę środków przeciwbólowych. A drugi, znowu jak jest głodny, to żywność produkuje i tak dalej, i tak dalej. Taka jest natura człowieka, że szuka sposobu na to, żeby się pozbyć niewygody, biedy, smutku, głodu, zimna, chłodu i tak dalej. I na tym polega działalność produkcyjna. Z tego się bierze działalność produkcyjna. I ta działalność produkcyjna nie ma nic wspólnego z wyzyskiem, wprost przeciwnie. Jest to podział pracy. Robotnik to jest człowiek, który
nie chce ryzykować swojego kapitału, aż wyprodukuje jakąś rzecz i sprzeda, tylko woli pracować u kogoś, kto mu zapłaci za tę jego pracę, ten jego czas i umiejętności. Niezależnie od efektów. Niezależnie od efektów, zanim tamten będzie miał efekty. Kapitalista ma dopiero efekty dużo, dużo po robotniku. To robotnik wyzyskuje kapitalistę, a nie kapitalista robotnika. No, bo pracuje na jego ryzyku, tak? Nie tylko na jego ryzyku, na jego czasie, na jego pieniądzach. Bo przecież jakiś tam obojętny kto, Iksiński, zrobił fabrykę, włożył w nią 15 milionów złotych. I on, żeby zarobić milion rocznie, musiał 15 milionów włożyć. Czyli tam 7% ma, tak? Średnio tam. A robotnik nic nie włożył i dostaje ile? No tyle, ile wynosi wartość jego pracy. No to stąd się to wszystko pobierze, że jedna tak zwana nauka kłamie, a druga nauka pokazuje świat prawidłowo. I właśnie szkoła austriacka. Zachęcam wszystkich Państwa do czytania książek. Wydawnictwo Fior Publishing się nazywało. Myśmy tam wydali sto kilkadziesiąt tytułów z tych. Jest masę fajnych książek, które zmienią wasz pogląd na życie, albo odkryjecie, jak to życie wyglądało, jak to życie wygląda, jak jest naprawdę. I zacznie się wam chcieć, albo przestanie się wam chcieć. Różnie to, jasne, to bywa. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wiele wątków. Także dzięki wielkie i też Jana możecie znaleźć na YouTubie. Kanał Jan Fior. Milionerstwo, kanał, tak? Milionerstwo by Jan Fior. Ale jak napiszecie milionerstwo albo Jan Fior, to tam wam, tak, wyjdzie. Na YouTubie też jest mnóstwo materiałów. Opowiadam właśnie o tym kryzysie, który się teraz toczy, którego większość z takich szarych zjadaczy chleba nie widzi. No to zobaczy dopiero, będzie za późno. Właśnie. Okej, dzięki. Dziękuję.